tym filmie zaprezentuję przetwornicę elektroniczną o mocy 3000 W. Sinusoidalny przebieg napięcia wyjściowego 230 V umożliwia podłączenie do niej silników indukcyjnych znajdujących się w takich urządzeniach jak np. lodówki, zamrażalki czy pompy. W tym niepozornym opakowaniu, które przyszło do mnie ze sklepu Banggood z Chin, znajduje się nowoczesne urządzenie elektroniczne umożliwiające uzyskanie napięcia przemiennego o wartości 230 V z instalacji napięcia stałego o wartości 12 V. Obudowa jest aluminiowa, na przednim panelu znajduje się wyświetlacz oraz gniazdko. Ja tutaj mam gniazdko uniwersalne, ale Wy jak będziecie zamawiać w tym sklepie, proszę zwrócić uwagę na to, aby było to gniazdko polskie typu francuskiego typu E lub Schuko. W zestawie znajdują się przewody do przyłączenia akumulatora, dwa bezpieczniki 40-amperowe oraz klemy na akumulator. Zobaczmy, co jest w środku. Taka ingerencja w obudowę jest dopuszczalna, gdyż w środku znajdują się bezpieczniki, które można samodzielnie wymieniać. To są te bezpieczniki. Układ chłodzony jest przy pomocy dwóch wentylatorów, które włączają się tylko w razie potrzeby. Inwerter doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej, jak kampery, łodzie, przyczepy turystyczne i tym podobne. Nadaje się do zasilania urządzeń takich jak telewizory, monitory, komputery, telefony, drukarki, skanery, laptopy, kasy fiskalne, a także wiertarki, szlifierki, kosiarki, odkurzacze oraz oświetlenia żarowego i LED-owego. Dla porównania gabarytów mam tutaj przetwornicę o mocy 10-krotnie mniejszej od prezentowanej. Ta przetwornica ma tylko 300 W. Wykonam teraz szereg prób z urządzeniami gospodarstwa domowego. Mam tutaj akumulator 12-woltowy o pojemności 44 Ah. Czas pracy urządzeń przyłączonych do przetwornicy zależny jest w głównej mierze od pojemności akumulatora. A oto wzór na obliczenie czasu pracy urządzenia przyłączonego do przetwornicy. Wydajność przetwornicy na wyjściu to aż 92%. W zakresie od 0 do 100% może pracować ciągle. Powyżej 120% przez 10 sekund, a powyżej 150% przez 1 sekundę. Tak jak mówiłem wcześniej, kluczowym znaczeniem ma akumulator. Jeżeli przyłączymy baterię akumulatorów o dużej pojemności, to możemy uzyskać bardzo dużą moc zbliżoną do deklarowanej przez producenta. Po włączeniu zasilania
Na wyświetlaczu mamy ikonkę baterii, wartość napięcia wyjściowego, po przełączeniu wartość napięcia na akumulatorze oraz moc urządzenia podłączonego do przetwornicy. Sprawdzimy teraz obecność, wartość, a także przebieg napięcia wyjściowego 230 V. Miernik pokazuje wartość napięcia zbliżoną do tego, co jest na wyświetlaczu, a sinusoida jest czysta o wartości 50 Hz, czyli tak samo jak mamy w zwykłym gniazdku w domu. Miernik cęgowy będzie mierzył natężenie prądu z akumulatora do przetwornicy. Na tych przyrządach będziemy obserwować napięcie oraz natężenie prądu na wyjściu z przetwornicy dla urządzeń przyłączonych do tego gniazdka. Dla takich małych urządzeń jak żarówka czy lutownica prąd pobierany z akumulatora nie przekracza 10 A. Ta suszarka ma 1000 W. Natężenie prądu z akumulatora to już 86 A. Podłączenie wiertarki o mocy około 500 W wymusza prąd o natężeniu 20 A. Przyłączenie grzejnika o mocy 1200 W. Na połowie mocy nic się nie dzieje ciekawego, ale gdy włączymy już pełną moc 1200 W, to mamy ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. A natężenie prądu z akumulatora to aż 150 A. Na wyświetlaczu falownika będzie teraz wyświetlana moc przyłączanych urządzeń. Jak widać, jest różnica
Na wyświetlaczu mamy około 800 W, gdy tymczasem suszarka ma moc 1000 W. Wynika to ze spadku napięcia na wyjściu przetwornicy. Toster włączony. Włączamy teraz czajnik. I przetwornica wyłączyła się. Ale nie wynika to z małej mocy przetwornicy, ale z małej pojemności akumulatora. Przetwornica wyłączyła się, aby uchronić akumulator przed głębokim rozładowaniem. Na wejściu do przetwornicy możemy dać baterię akumulatorów, z których możemy pociągnąć prąd o natężeniu 321 A i wtedy uzyskamy pełną moc tej przetwornicy. Z tego akumulatora 12-woltowego o pojemności 44 Ah jak widać, możemy uzyskać natężenie prądu po stronie pierwotnej do zasilenia przetwornicy o wartości około 150 A. Przekroczenie tej wartości skutkuje wyłączeniem przetwornicy w celu ochrony akumulatora przed głębokim rozładowaniem i uszkodzeniem. Aby inwerter powrócił do pracy, należy poczekać około 10 sekund lub wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Kupując przetwornicę o tak dużej mocy i stosując do niej akumulator o małej pojemności, nie uzyskamy wiele. Nie przyłączymy do niej urządzenia o mocy 3000 W. Możemy to zmienić, stosując łączenie akumulatorów równolegle przy napięciu 12 V lub mieszane przy przetwornicy o napięciu 24 V. Podsumowując, jest to urządzenie godne polecenia. A gdy jeszcze kupimy je za niewielkie pieniądze, na przykład w sklepie Banggood, to nie trzeba więcej nic dodawać. I na koniec jeszcze instrukcja. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!